Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy aktualizację wszystkich kodów w Rocket League, dzięki którym możemy pozyskać m.in. darmowe przedmioty. Niestety nie bez powodu nic nie wspomniałem o nowych kodach, ponieważ będzie to bardziej aktualizacja, które już nie działają oraz gdzie się teraz je wpisuje, ale w ramach rekompensaty zrobimy sobie, myślę, że bardzo fajny giveaway. No i już bez przedłużania. Pierwsze, a zarazem główne miejsce do wprowadzania kodów znajduje się w zakładce ustawienia, no i następnie wchodzimy w dodatki, zrealizuj kod i tutaj możemy wpisać kod na jakieś DLC albo na darmowy przedmiot. Takim darmowym kodem jest hasło popcorn, pisane tak jak na ekranie, za który dostaniemy boost do auta. Jak widzicie, prezentuje się w ten oto sposób, zaraz udam się na trening swobodny, również tam wam go przedstawić. Okej, i tak wygląda w grze. Jest darmowy, więc no, nie ma co wybrzydzać. Drugi działający kod należy wprowadzić jeszcze przed załadowaniem gry, na tym ekranie, co widzicie w tle. W zależności od tego, na jakiej platformie gramy, na przykład na PS4 musimy na kontrolerze wprowadzić podany ciąg znaków, który znajduje się również w opisie. Jeżeli ktoś gra na PC, to chyba musi wprowadzić kod bezpośrednio z klawiatury. Nie może tego zrobić z kontrolera, tak przynajmniej to u mnie wyglądało. No i jeżeli dobrze wprowadzimy ten kod, to zmieni się logo Rocket League na Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars, czyli logo poprzednika naszej rakietowej ligi. Kiedyś dodatkowo po wpisaniu tego kodu dostawaliśmy taką specjalną antenkę. Teraz niestety pozostało tylko takie menu. No ale cóż, teraz przynajmniej od czasu do czasu w sklepie pojawiają się darmowe przedmioty. No i dobra, pora na giveaway. Główną nagrodą będzie czerwony fenek, którego można odebrać na każdej platformie poza Switchem, oraz dodatkowo będą do wygrania 3 gift cardy po $5. Jeżeli chodzi o fenka, to aby wziąć udział w losowaniu, należy mieć konto na stronie RL Exchange. Można je założyć w sekundę, po prostu klikamy register. Nie trzeba się logować do Steama ani nic takiego. Wystarczy wprowadzić swój e-mail oraz wymyślić hasło, które no niestety będziecie musieli pamiętać, bo jeżeli wygracie, to jakoś musicie odebrać te przedmioty. No i dobra, w zasadzie założenie konta trwało szybciej niż myślałem. Od momentu publikacji filmu macie nieco ponad 7 dni, aby dołączyć do giveawaya. Robimy to poprzez zbieranie tak zwanych biletów. Im więcej macie biletów, tym większe są wasze szanse na wygraną. No i aby zdobyć takie bilety, to możecie na przykład dołączyć na nasz serwer na Discordzie, zostawić lajka pod najnowszym filmem, zafollowować RL Exchange na Instagramie, zafollowować Edek RL na Instagramie, co bardzo polecam, bo tam też będą wyniki innych giveawayów. No i w sumie tego konkretnego też pewnie tam stawię. Znaleźć sekretny kod umieszczony w filmiku na YouTubie. On będzie mniej więcej takim napisem, jak jest teraz na ekranie, także polecam wyszukiwać. No i zostawienie subskrypcji też wam daje 5 biletów. Jeżeli wykonacie jakieś zadanie, to tutaj pojawią się wasze zdobyte bilety. Ja na przykład wpisałem sekretny kod. No i tak jak wcześniej wspominałem, do wygrania są jeszcze 3 gift cardy po $5. Dwóch zwycięzców wylosuje bot na specjalnym kanale giveaway na Discordzie, a trzeciego wybiorę ja spośród najciekawszych komentarzy pod tym filmem. Jedyne wymaganie, żeby wziąć udział, to po prostu napisać w tej wiadomości wasze Discord ID, żebym potem bezproblemowo mógł dostarczyć do was wygraną. Wszystkie wyniki pojawią się zarówno na moim Instagramie, jak i Facebooku. Ja wam życzę powodzenia, zachęcam standardowo do zostawienia subskrypcji, no i to by było tyle, bez przedłużania, elo elo.